Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kuba Indryka, Indyka Hiszpel, jesteśmy na gali Carpathian Warriors 10, a ze mną zwycięzca walki semi-pro Jakub Szczęk. Cześć. Cześć, witam. No walka dość szybko jak na semi-pro, zwłaszcza w pierwszej rundzie bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, przez TKO. Tak, zgadza się. Dość szybko. No tak czasem bywa po prostu. Zadowolony, rozumiem. Jestem zadowolony, tak. Jak najbardziej jestem zadowolony. Wydaje mi się, że przeciwnikowi troszeczkę gdzieś to może głowa nie zagrała, nie wiem. Na pewno poczułem jego tam warunki fizyczne. No jednak jest jak jest po prostu. Zawsze ktoś musi odpaść, ktoś zostaje. W tym dosiadzie widziałem dość długo właściwie musiałeś tego przeciwnika dobijać. Miałeś już taką nadzieję, że niedługo to się skończy i sędzia przerwie? Tak, szczerze przyznam, że od połowę tego czasu, już tą drugą połowę mówiłem sobie po prostu, że jeszcze chwilę trzeba wytrzymać na tym tempie. No to te Grand and Pound sędzia rzeczywiście troszkę przytrzymał, jednak on z dołu coś tam się ruszał, bronił, także no wydaje mi się, że to było poniekąd zasadne. Chciałbym sobie najpierw obejrzeć tą walkę i wtedy może powiem więcej na temat. A to nie miałeś takich obaw właśnie, że przypadkiem się możesz wypompować na przykład na tym dobijaniu i potem w razie gdyby się nie udało nie mieć siły? Tak, nabrałem takich obaw, jednak po pierwszej uwadze sędziego do przeciwnika, że musi zacząć się bronić, bo przerwie, stwierdziłem, że po prostu ciągnę to do końca, bo wiem, że no zaraz może po prostu przerwać. Dodało sił trochę, czyli? Tak, to na pewno, no psycha, nie? Z tego co widziałem, rekord amatorski teraz 3-1, także co, tak? Dobrze mówię, czy 2-1? Nie, jeśli chodzi o walki semi-pro, to była moja druga walka na gali. Miałem gdzieś tam troszeczkę doświadczenia wcześniej na Almach, innych turniejach, ale jednak walki na gali to była druga, także 2-0, łącznie z tą. No to tym lepiej dla Ciebie. No jasne, czysty rekord, na razie same zwycięstwo. No to co dalej? Czy tutaj z organizacją Carpathian Warriors się jakoś związałeś na dłużej? Coś, czy jakieś szersze plany, czy jak to wygląda? Jeżeli pojawią się oferty, to na pewno jestem na nie otwarty. Jakichś dalekosiężnych planów jeszcze nie snułem, no ale po prostu odpocząć, pracować dalej i zobaczymy, co się pojawi. Na pewno jak będą okazje, to z nich skorzystam. No to powiedz jeszcze, jak Ci się podoba dzisiejsza gala? Bardzo fajnie, szczerze mówiąc, nawet jestem zaskoczony, że tak bardzo fajnie zostało to moim zdaniem no, dopracowane widowiskowo całkiem to wszystko, jak wyglądało od wewnątrz, światła, muzyka, sprzęt i tak dalej. No, spodziewałem się, że będzie to troszeczkę powiedzmy bardziej budżetowo rozegrane, jednak zostało to całkiem fajnie zrobione. To jeszcze spytam, no bo rozmawialiśmy o tym, czy się nie bałeś, że się spompujesz na tym dobijaniu. Wróciłeś po walce i widać było, że potrzebujesz tego tlenu troszeczkę i musisz odpocząć. Czy to właśnie było tym spowodowane? Tak, troszeczkę też. No po wyjściu z klatki, jak można było zobaczyć, dopadła mi moja ekipa, moich znajomych i przyjaciół. Bardzo dziękuję za przybicie. Nie dali mi odsapnąć, co z jednej strony jest fajne, z drugiej potrzebowałem tego bardzo, ale no wiadomo, no praca została wykonana w taki sposób, że ten tlen był mi potrzebny i no tak to powinno być. No dobrze, no to w takim razie gratuluję wygranej i czekamy, kiedy znowu następna walka. Dziękuję również. Dzięki.